Miał być dziś deszcz, drodzy Państwo, tak Monika mówiła do mnie wczoraj i był. Ale było też przyjemnie, bo był to taki deszcz przy chyba 23 stopniach, jak patrzyłam w pewnym momencie na mój termometr, więc naprawdę przyjemny jesienny deszczyk, tak jak zapowiadałaś, dlatego proszę oglądać prognozę pogody w wydarzeniach 24 i słuchać uważnie. Jutro bez deszczu, także jeszcze przyjemniej, myślę, dla niektórych, bo rozumiem grupę osób, która jest stęskniona tego deszczu ze względów no po prostu ekologicznych. I ten deszcz w przyszłym tygodniu pojawi się, ale już niestety nie w całej Polsce, tylko głównie na krańcach północnych naszego kraju. Tymczasem czeka nas chłodna niedziela, ale w wielu miejscach sucha, jedynie na wybrzeżu popada, a w przyszłym tygodniu no to już w ogóle będzie się działo. Jutro zaczyna się październik i on zacznie się tak raczej pochmurnie, raczej chłodno, ale poczekajmy do wtorku, wtedy zrobi się naprawdę gorąco, 27 stopni na termometrach i też tej wysokiej temperaturze będzie towarzyszyło słońce, generalnie bajka, bardzo pogodne niebo, piękna, złota jesień. Sprawdzamy w takim razie, jak to wygląda w naszych mapach, zaczynając od Europy. Dlaczego jutro nie będzie padać? Dlatego, że ten front, który dzisiaj przechodził nad Polską, przesunie się dalej na wschód, a wpływ na pogodę w naszym kraju będzie miał klin wyżu, który swoje centrum będzie miał na Bałkanach. Ale okoliczne niże, które tutaj widać, będą jednak powodowały to, że nadal sporo chmur będzie na naszym niebie się pojawiało. Tak właśnie to wygląda. 19 stopni w Warszawie, pochmurno z przejaśnieniami, taka sama aura i jeszcze chłodniej w Berlinie. Przed chwilą słyszeli Państwo o Półwyspie Iberyjskim i upałach, no to proszę bardzo, potwierdzenie. 31 stopni jutro i słońca absolutnie tam nie zabraknie, upalnie również w Rzymie, tam równo 30. Najbliższa noc będzie no już taka jesienna, jeżeli chodzi o temperaturę, bo widzą Państwo 8-9 stopni na krańcach zachodnich, 9-10 w centrum, najcieplej na północy, tam jeszcze 15 stopni w Kołobrzegu, ale proszę spojrzeć w góry, jaka tam temperatura będzie. Jedynie 2 stopnie, także bardzo chłodno. Na przeważającym obszarze można liczyć na spore rozpogodzenia w nocy, jednak tam na południu, na Podhalu mogą tworzyć się w drugiej części nocy, a także nad ranem mgły, stąd też ostrzeżenia, tam widoczność może być ograniczona, poza tym w nocy dobre warunki do jazdy. Sprawdzamy, co w ciągu dnia. I tak, od tych najlepszych informacji do tych najgorszych. Najlepsza jest taka, że w Białymstoku czeka nas bardzo pogodny dzień z temperaturą na poziomie 18 stopni. Średnie informacje, przejaśnienia możliwe w całej Polsce, ale jednak chmury będą dominować. No i te nieprzyjemne dla osób, które może chciałyby tę niedzielę spędzić spacerując na wybrzeżu tym środkowym, zachodnim, a także w zachodniej części Wielkopolski będzie padał deszcz. Na pewno nie przez cały dzień, ale trzeba się przygotować na to, żeby mieć gdzieś parasolkę pod ręką. Temperatura najchłodniej będzie w Poznaniu, tam zaledwie 14 stopni, na południu około 17, a w stolicy 19. I tak, deszcz to również niebezpieczeństwo na drogach. Te mogą być śliskie przy opadach, a także bezpośrednio po nich, także uważajmy. I obiecałam też te dobre prognozy, no to proszę bardzo. Poniedziałek, już tutaj zrobi się cieplej przy początku tygodnia, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, ale proszę spojrzeć na wtorek. Centrum i również właśnie Górny Dolny Śląsk, tam 27 stopni i absolutnie słoneczne niebo. Na północy przez te dwa dni będą przewijać się opady. Niestety, środa to już znów chłodno. 17-19, w niektórych miejscach nawet skromne 16 stopni. W czwartek i w piątek również temperatura raczej nie wzrośnie powyżej 20, ale możemy liczyć na sporo pogodnego nieba. Jutro warunki biometeo będą korzystne, a jakość powietrza od kilku dni jest perfekcyjna. I to jeszcze bardziej nas cieszy. Trochę ten deszcz na pewno zmiótł nam te zanieczyszczenia z powietrza i miejmy nadzieję, że taka tendencja się będzie utrzymywać. A to znaczy, że trzeba czekać na deszcz. Monika Kubiaczek, bardzo dzięki. Monia, dziękuję. Monika Kubiaczek w wydarzeniach 24. Państwo dzień dobry, dobry wieczór. Wiecie, co to oznacza, no właśnie. Tak. Prognoza pogody. Monika, ostatni raz jest dzisiaj dla Państwa, więc proszę słuchać uważnie. No właśnie, to może być
być ciężki. Nie, bo radzę się skupić, bo dużo się będzie działo. Słuchaj, raz będzie 17 stopni, a raz znowu 27. Więc warto wiedzieć, w który dzień będzie ciepło i sobie go dobrze zaplanować, żeby wykorzystać. Mnie przeraża to, co będzie się działo na Podhalu, drodzy Państwo. 2 stopnie w nocy. Tak, zapamiętałam. To faktycznie też nas czeka. Jeżeli ktoś, bo jest weekend, być może będzie chciał skorzystać z weekendowego wieczoru na zewnątrz, no to w górach proszę pomyśleć o tym, żeby się ciepło ubrać, bo 2 stopnie zaledwie powyżej zera właśnie w okolicy Zakopanego. Tymczasem chłodny i deszczowy front atmosferyczny, który dziś no, w wielu miejscach popsuł nam pogodę, szczególnie rano w Warszawie, odsuwa się dalej na wschód, a tymczasem znajdziemy się pod wpływem wyżu znad Bałkanów. I ta wyżowa aura zazwyczaj zwiastuje pogodne niebo, wysoką temperaturę. Tymczasem ten wyż mieszany jeszcze z jakimiś tam niżami, które w okolicy Polski się znajdują, da nam pogodę pochmurną, ale z przejaśnieniami. Nie będzie też ciepło, bo maksymalnie 19 stopni, ale padać będzie jedynie na wybrzeżu. W Warszawie odpoczniemy trochę od deszczu i 19 stopni pokaże się właśnie na termometrach. Bardzo podobna aura w Niemczech. Więcej słońca zdecydowanie na przykład we Francji czy we Włoszech, a na Półwyspie Iberyjskim prawdziwe upały. 31 stopni. No, taka jesień, można się pomylić, czy to lato, czy jesień. Sprawdzamy co w nocy i zaczniemy od tego, o czym mówiłam, a mianowicie 2 stopnie zaledwie w Zakopanem. Chłodna noc również na krańcach zachodnich, tam od 7 do 8 stopni. Cieplej w centrum, 9, 10 w stolicy, a z kolei na północy, na wybrzeżu, bardzo przyjemna noc z temperaturą na poziomie 13-15 stopni. Uwaga kierowcy, tam gdzie pojawią się mgły, a pojawią się one właśnie na Podhalu, tam widoczność może być ograniczona, także nie dość, że czeka nas tam chłodna noc, bardzo chłodna, no to jeszcze mglista. W ciągu dnia zachmurzenie duże z możliwością przejaśnień, największą w rejonie Białegostoku. Tam będzie pogodnie i temperatura wyniesie 18 stopni. Najgorzej z zachmurzeniem całkowitym na Pomorzu Zachodnim i w Gorzowie Wielkopolskim, w Kołobrzegu szansa na przejaśnienia, ale też tam może popadać. Temperatura w pozostałych miastach 14 stopni w Poznaniu i w Gorzowie, tam będzie najchłodniej, a na przykład 17-18 na południu. W związku z deszczem drogi mogą być śliskie podczas opadów, a także bezpośrednio po nich, a że jest weekend, przemieszczamy się na pewno dużo, to proszę na siebie uważać. Zobaczmy, co w kolejnych dniach i tu już mam naprawdę dobre informacje. Początek tygodnia ciepły, na przykład na Dolnym Śląsku 24 stopnie i dużo pogodnego nieba. Deszcz jedynie na wybrzeżu, bardziej tym zachodnim. We wtorek kontynuacja deszczowej aury na północnym zachodzie, a na pozostałym obszarze pogodnie, na południu nawet słonecznie. Temperatura do 27 stopni w centrum, a także na południowym zachodzie. I to będzie raz, dwa, trzeci dzień października z taką pogodą. No, wymarzony początek tego nowego miesiąca. W środę już zrobi się chłodniej, popada na północnym wschodzie. Czwartek i piątek to temperatura na poziomie no, poniżej 20 stopni, ale proszę tylko spojrzeć, jaka aura będzie towarzyszyła nam jeszcze w tym tygodniu. Warunki biometeo jutro będą korzystne. Temperatura odczuwalna nieco niższa od tej wskazywanej przez termometry, tak o 2-3 stopnie. I to, o czym mówię, chwalę to, co nam się dzieje w powietrzu, a mianowicie jakość powietrza jest perfekcyjna od kilku dni i oby też taka została. Szczegóły prognozy pogody, które widzieli Państwo przed chwilą, ale może chcą Państwo też dla swojego miasta jakieś szczegóły poznać, to aplikacji Pogoda Interia zawsze to można zrobić pod ręką, w telefonie. Nic prostszego. Zachęcała Monika Kubiaczek. Monika, pięknie Ci dziękuję. Żegnam się. Dobranoc. Dzięki.